Cześć, z tej strony San i witam was w Heroes of the Storm. Blizzard ogłosił, że za około miesiąc gra wejdzie w fazę Open Bety i stanie się dostępna dla wszystkich. Z tego powodu, żeby nie zmarnować kluczy, daję swoje ostatnie 4 w opisie filmu. Jeżeli ktoś chce pograć trochę wcześniej, proszę bardzo. Wszystko co zdobędziecie podczas zamkniętej bety zostaje. Nie ma żadnych wipe'ów, czyszczenia i tak dalej. No właśnie, teraz przejdźmy już do standardowego filmiku. Zagramy dzisiaj Lili. Jest ona supportem, takim całkowitym. Praktycznie nie ma obrażeń. Za to potężne leczenie. Jejku, lecz pobliskiego sojusznika. Można przyzwać węża, który zadaje obrażenia. Nie są przyczepiony do sojusznika albo do nas. Oślepić wrogich bohaterów. Mamy pasywną szybkość ruchu, no i ulti, albo leczenie, albo trochę obrażeń i spowolnienie. Talenty. Prawdopodobnie zwiększymy zasięg naparu. Potem każdy atak podniebnego węża przywraca zdrowie. Następnie dobry towar, znowu ulepszymy napar. Ulti, weźmiemy wodnego smoka. Żeby być bardziej przydatnym, jednak samokół wystarczy do leczenia i tak zawsze będziemy w top healingu. No i tak dalej. Wszystko w leczenie, ewentualnie w tarcze. Przejdźmy do gry. Bohaterowie, bitwa wkrótce się zacznie. A co to? Bohater uciekł w przerażeniu. Gramy w Ogrodzie Grozy. Wrócił do bitwy. Prawie same postacie z rotacji. U przeciwników. Bramy otworzą się za tak samo. 10 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Zabijajcie, walczcie, rozsiewajcie moje zarodniki. Te polskie głosy czasami są okropne w tej grze. Aż 3 osoby poszły na mida? Chyba po first killa. Niestety nie udało im się. No trudno. Nie wiem, czy zostawianie pomocnika solo na linii jest dobrym pomysłem, ale cóż, musimy zbierać expa. O cholera, złapał mnie. Trzeba naprawdę na to uważać. Wątpię, żeśmy go pokonali, ponieważ Nezibo ma jeden z największych damage'ów w tej grze. Więc nawet nie będę próbować. Chodźmy pomóc naszej drużynie. Zabijesz ją? Ech, nie ma many. A ja pulnąłem bossa. Sorry. Trochę mnie poniosło. Masz węża, idę stąd. Chociaż? Nie, nie mają szans zabić. Podleczmy ich. Tylko tyle możemy zrobić. Czemu bijesz tego bossa? Zwariowałaś? Nie pomogę ci w tym nawet. Bo to strata czasu. Udało się. 3-2. Nezibo u nas już umarł 2 razy. Albo pojedziemy im teraz pomóc, albo
Będziemy zbierać tutaj expa i zyskamy przewagę. Myślę, żeby tutaj zostać. I spróbować spuszować chociaż wieżę. O, Nazibo wrócił. Drań. Nasz sojusznik jest w potrzebie. Poważnie, nie bardzo mi się podoba to siedzenie samemu na linii Lili. Mogliby dać tutaj sierżanta albo Kerrigan. Idę tam na górę, najwyżej spuszuję. O, zrobili już bossa, więc za późno. Ale zabiją dwie osoby, albo chociaż jedną. Zawsze coś. Kolejny raz umarł ten Nazibo. No, jest teraz w rotacji, więc prawdopodobnie gra nim pierwszy raz. Zmniejszymy koszt many. Tego leczącego Co to jest? Naparu. Chciałem powiedzieć napoju. O, Illidan. Wątpię, żebym wygrał z taką postacią 1 na 1. Jeszcze Drań ma mistrzowską skórkę. Chcecie robić koszmar, jak wszyscy żyją? Świetny pomysł. A tak naprawdę to nie bardzo. Ale może się uda. Byle żeby tylko nie wbiegli, jak będzie martwy. Zbierajmy to. No i mamy. O, nawet killa zgarnęliśmy. Mój wąż go dobił. To jest potęga tej postaci. O, mamy już koszmar? Aha, Kerrigan go chce wziąć, no dobra. Czemu zwlekacie? Koszmar nie będzie trwał wiecznie. Dobrze, wasz koszmar ożył. O, Zeratul ma problemy. Może uda mi się mu pomóc. Spowolniłem ją, ale wszedł w stuna. Bierzemy wodnego smoka. I możemy puszować. Razem z koszmarem. Szkoda, że nie mogę mu dać tego węża. Illidan się mnie uczepił. O, tutaj nawet studni nie ma. Jak mam iść do studni, skoro jej tu nie ma? Mamy ją i dwa kile. Świetnie. Koniec many, ale zawsze mamy autoatak. Byle żeby wziąć ten fort. Nie czajsuj go tak. Przepraszam za ewentualne zacięcia gry, tak na sekundę, dwie. Po prostu to jest częsty problem
gra jest jeszcze w fazie bety i wszyscy mają takie spajki i sekundowe lagi. O, jest abatur, ale uciekł. Kolejna noc. Może złapiemy na Zibo. Aha, sami dali radę. Teraz spowolnienie. Nie potrzebujemy obrażeń. Ewentualnie tą premię mogłem wziąć, ale spowolnienie wydaje się naprawdę dobre, gdy mają Kerrigan i Lidana. Czyli połowa jest blisko ścieła, bo abatura nie liczę nawet. Z nimi tak nie będziemy się bawić. Już bossa chcą robić? A co z tymi małymi kampami? Nieważne. Trzeba im pomóc w takim razie. Mamy go. Na przykład teraz dźwięk zaciął się tak na chwilę. Niby nie przeszkadza w tej grze, ale... Jednak mogliby coś z tym zrobić. No, trzeba zabić te cebule, zanim nam wszystko rozsadzi. Tak się spóźniliśmy. Ciekawe, czy biją bossa. Na szczęście nie. Olali go. Spowolniłem go trochę, żeby inni mogli dogonić i zacząć go bić. Teraz my mamy na koszmara. I Lidan w tym siedzi. Niestety nie zabije go. Koszmar waszego wroga trafił na kompost. Koszmar czeka. Chodźcie, przejmijcie. Boi się pan da ręki. Będzie zabawa. O, i Lidan. I nie tylko. Wujka już się danie nie boją. Jedziemy na bota. Puszować z koszmarem i naszą drużyną. Leczący napar usuwa spowolnienia i inne takie. Plus daje premię do szybkości ruchu. Teraz taki talent bierzemy. Wydaje się najprzydatniejszy, gdy mają kilka stunów i spowolnień. Za chwilę znowu nie będę miał many. No, zabił ją, zanim użyłem węża. Trochę zmarnowałem moje ulti, ale trudno. Ważne, że nikt nie zginął. W tym teamfajcie. Kerrigan nam weszła topem. Ale czy to ma znaczenie, gdy oni są aż tak spuszowani? O, widzę chyba wrogiego. A nie, nieważne.
O, znaleźli Zeratula naszego. Lepiej będę uciekać. Bo zaraz mi się mana skończy. Jest Illidana. Czemu przestał go atakować? No cóż, użyję smoka. Ale był poza zasięgiem, więc dostała nim wala. I tak dobrze. O, odpalił się na Kerrigan. Trzeba ją leczyć. Ale nie mogę tego zrobić bez ulti Zeratula. I padła. Czemu się skupiałem na jego golemie? O, o, cholera, znowu mnie złapał. Ciężko tego uniknąć, gdy jesteś w samym środku tej umiejętności pośród tych zombiaków. Jak na krawędzi, to nie ma problemu, ale w samym środku. O! Nie zdążę. A szkoda. Zabiliśmy go. Znaczy się ją. Nie spodziewałem się tego. O! Illidan. Chyba jesteśmy martwi. Nawet jeżeli go spowolniłem, to przestał się ruszać. Przeżyjemy. Nie wiem, co tam się zadziało, ale przestał mnie gonić. Dalej mamy zero śmierci. Niesamowite. Nie mam pojęcia, czemu przestał mnie gonić. Chyba miał laga właśnie, albo... jakiś cud. Niestety cała nasza drużyna praktycznie umarła. Nie wiem dlaczego. I mają koszmar. A my tylko 20 nasion, więc już go nie zdobędziemy. Przyzywa dwa smoki. Weźmy te dwa smoki. Jeszcze tego nigdy nie brałem, ale warto przetestować. Będzie zabawnie użyć tego w jakimś większym teamfajcie. Dostał? Dwoma. Niestety jesteśmy sami, więc go nie zabijemy. Nasza drużyna zaginęła w akcji. I wróciła się bić koszmar. W sumie to dobrze zrobili. Ja popełniłem błąd biegnąc za killem. Czasem się zapomina o tym, że... gra się supportem, a nie zabójcą. Bywa. Tej wieży już nie uratujemy. O, mam największy udział w doświadczeniu. W całej grze. O, walczą na topie. Ale wygrali, więc nie ma czym się martwić. Co najwyżej mogę podleczyć Kerrigan.
O, mamy Illidana? Nie, uciekł. Ciężko jest go zabić przez te jego uniki. Gdy nie obrywa atakami podstawowymi. Lecimy ze smokami. Jeszcze w obrażeniach może będziemy pierwsi. 15 tysięcy, no może jednak nie. Ale najgorzej też nie jest. Jak na taką małą pandę. No i chyba mamy tę grę. Nie wiem, co by musiało się stać, żebyśmy przegrali w tym momencie. O cholera, fokusują mnie. Ci dranie. Skończył nam się cooldown na smoku, ale... Okej, odpalam go. I zabiliśmy Illidana, tak? Uciekł jakoś. Ale jak? Nie wiem. Ważne, że teraz zginął. O, nie uratowaliśmy czołgu, ale próbowałem. Wycofajmy się jak na razie. O, wszedł w bombę Zeratula. Znaczy się, nie Zeratula, tylko Awatura. Już czas. Zróbcie, co do was należy. Kolejna noc. Tym razem my powinniśmy zgarnąć wszystko. Pójdę mu pomóc. Tak, to powinno wystarczyć. Wkrótce ogrodowy koszmar będzie wasz. Jeszcze jednego kielicha masz i spadam stąd. Koszmar czeka. Chodźcie. Oj, biedny Nazibo. Zabijemy ją? Znaczy ja się złożę. No i mamy pierwszy zgon. Niestety. Myślałem, że smoki zrobią trochę więcej. Plus Abatur ją trochę podratował swoją tarczą. A kto wygra ten pojedynek? Oj, chyba Kerrigan. Dokładnie. Zabiła go swoim skokiem. Tutaj ledwo żywy Illidan gania czołg. I dorwie go. Nie wiem, dlaczego nasz koszmar nie puszuje, tylko biega za graczami. Chyba nie wie, co robić z tym koszmarem, bo używa umiejętności, które ranią tylko budynki. Zacząłem się martwić, co się stanie po open becie, gdy wpłynie aż tylu nowych graczy, a system dobierania dalej jest daleki od doskonałości. Mimo wszystko trochę gier już rozegrałem i powinno mi dobierać bardziej doświadczonych graczy, którzy chociaż wiedzą, jakie są cele na mapie. Wasz koszmar, moje maleństwo nie żyje. Będzie zabawa. Tutaj się coś dzieje. Podejdź tu. Okej, uleczyłem go. I lecą smoki. Jeden. Jest drugi. I mamy killa. Jedna z najładniejszych umiejętności w tej, że naprawdę podoba mi się animacja tych smoków. Oj, za daleko jesteś.
Dałem mu węża. Ale to za mało. Jestem martwy. A jednak możemy jeszcze przegrać tę grę. Zobaczmy, co się teraz stanie z tym koszmarem. Znowu będzie bił graczy? No, tym razem przynajmniej zabili. Mógłby tutaj podejść, chociaż rzucić te cebule. Czołg umiera. Straszne troły. Z naszej strony. Jest cebula. No i już jej nie ma. Wątpię, żeby to spuszował. Równie dobrze może już uciekać. Żenada. I zgon. Już mam przewagę w poziomie, co prawda lekką, ale zawsze przewaga. Abatur robi swoje. Mimo wszystko. Przynajmniej wlejcie. Pomóż mi Zeratulowi, bo jeden na jeden nie wygra z Illidanem. Który ma na sobie pasożyta. Co za męcząca gra. 25 minut, strasznie długa przy okazji. Najkrótsza gra, jaką grałem, trwała 11 minut. Najdłuższa prawie 40. Ale to już naprawdę... To są wyjątki. Mam nadzieję, że ta się tak nie przeciągnie. O, teraz oni są w natarciu. Błagam, nie idź solo. Zbierzmy się w piątkę i wtedy coś zróbmy. Bo naprawdę dojdzie do tragedii. Lecą smoki. Uciekaj, Zeratul. Mamy ich Illidana. Szaman uciekł. O, Kerrigan. Padła. Czekamy na noc, z tego co widzę. Róbmy od razu bossa. Zróbmy bossa, weźmy kampy, jedźmy na nich. Nie wyszli ze stuna. Tym razem ja wezmę. Przeciwnicy też mają, niestety. Powinniśmy go całkowicie olać i jechać na mida. Okej, idą razem ze mną. Mamy Kerrigan. Zarzucam cebulę. On może puszować. Na pewno nas nie przegoni. Nie ma takiej możliwości po prostu. Wygraliśmy to. Trzeba było tak zrobić od początku. Zwycięstwo po takiej długiej grze.
No cóż, dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że klucze się na coś przydały i proszę was, żebyście wzięli tylko tyle, ile potrzebujecie dla siebie, ewentualnie dla swoich znajomych, żeby się nie zmarnowały. I to wszystko. Hej!